Witam serdecznie Sebastiana Baberowskiego z Opera Software Poland, który podczas zbliżającej się konferencji Mobile Standard 2011 pokaże prezentację Mała sieć, wielkie zmiany. No właśnie, jakie to będą zmiany? Przede wszystkim zmiany, jakie możemy zauważyć na rynku internetu mobilnego w Polsce, to to, że ten rynek przestaje już być dodatkiem do internetu, który mamy na desktopie, a zaczyna, być może mogę już powiedzieć, że już jest godnym następcą tego internetu. A jakie najważniejsze trendy w użytkowaniu internetu mobilnego obserwujecie w Polsce w roku 2011? Przede wszystkim coraz więcej użytkowników korzysta z internetu mobilnego w Polsce, a co najważniejsze, to korzystanie jest coraz bardziej obfite. Tak jak już wspomniałem, internet ten staje się pełnowartościowym następcą internetu stacjonarnego. Podtytuł naszej konferencji to pełna mobilizacja. Czy faktycznie obserwujecie takie zjawisko wśród użytkowników? Zdecydowanie tak. Pełną mobilizację obserwujemy nie tylko w tramwaju bądź restauracji. Nasze serwery na przełomie zeszłego roku obsłużyły blisko 40% więcej polskich użytkowników oraz o 140% większy ruch generowanych przez tychże użytkowników. Macie dane z bardzo wielu rynków. Czym różni się nasz polski rynek od zagranicznych? Do tej pory, patrząc na statystyki z zeszłego roku, różniło nas przede wszystkim to, że pierwsze miejsce w Polsce dzierżyła nasza klasa. Teraz z czasem coraz bardziej upodabniamy się do rynków Unii Europejskiej. Na pierwszym miejscu aktualnie mamy Google'a. To, co nas wyróżnia, to to, że korzystamy z tego internetu bardziej obficie. Tutaj w Unii Europejskiej dzierżymy palmę pierwszeństwa razem z Czechami. W zeszłym roku średni transfer na użytkownika wyniósł 10 MB. A czy możesz powiedzieć, że rok 2011 w Polsce będzie rokiem mobile? Rynek mobile bardzo szybko się zmienia. Myślę, że już dzisiaj można powiedzieć, że rok 2011 jest rokiem mobile. Myślę też, że tak samo będzie z rokiem 2012 i jestem przekonany, że za 5 lat powiemy to samo. Niemniej jednak warto przyglądać się temu rynkowi. Więcej na ten temat dowiecie się na konferencji Mobile Standard, która odbędzie się w dniach 24-25 maja bieżącego roku w Warszawie, na którą serdecznie zapraszam.